Słuchaj, Zbyszek Bytomski, zaprosiłem praktycznie wszystkie najmocniejsze drużyny z waszej ligi, zgadza się? Zielona Góra, Zastal, Rinstar, Zielona Góra, WKK i Śląsk. Kto jeszcze tam był w tych ostatnich turniejowych? Już nie było, bo tam był potem dwójka Śląsk i WKK dwójka, nie? Tak, były tylko cztery drużyny. Ale mnie jest bardzo szkoda, że ani jednej drużyny, nawet tej drużyny z góry zakładanej jako, że się dostanie WKK, też już nie ma. Nie ma żadnej drużyny, ale ja myślę, że już w tych oficjalnych mistrzostwach Polski za rok będę się z wami widał na turnieju finałowym, może w Zielonej Górze to będzie, bo już miałem okazję być na U16 w Zielonej Górze. Zagraliście tu naprawdę fajne zawody, no rywale nie są za łatwi, abyście trafili teraz w ostatnim meczu na kogo? Na Niedźwiadki. Fajnie grają i sami musicie przyznać, że nie było przypadkiem, że ja Niedźwiadki wstawiłem do pierwszego koszyka. Co mam powiedzieć, no. Chyba tak, skoro... Ja nie wiem, gdzie oni byli. Oni Niedźwiadki nie mieli swoich rozgrywek U14, wiesz? I oni grali w U15, ale oni się bili w U15 jak równy z równymi. Dlatego ja postanowiłem ich dać do pierwszego koszyka, a drużynę z Małopolski przesunąć niżej. Okej, to tyle, a teraz każdy pozdrowi, podziękuję. Może coś o turnieju powie, jakaś ciekawostka, jakąś śmieszną rzecz. Pozdrowi dziewczynę, cokolwiek. Po trzy zdania szybciutko każdy. Trzymaj. Pozdrawiam mamę, tatę i rodzice. Pozdrawiam rodzinę. No, też rodzinę, fajnie było na turnieju, no, ale niestety czasem się wygra, czasem się przegrywa. Pozdrawiam. Pozdrawiam rodziców i dziewczynę kolegi Borysa. Super turniej, pozdrawiam rodziców i kolegów. Ja też pozdrawiam. Pozdrawiam rodzinę i brata. Będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich radomiaków, oby nie przejechało ich nic na drodze. Pozdrawiam rodziców i siostry. Pozdrawiam rodzinę. Za rok będzie lepiej. Tak jak tu mówiłem chłopcom z Green Staru, może kiedyś będzie tak, że na etapie juniora się połączycie, będziecie siłą w Polsce i dorównacie tym silnym ośrodkom, bo widzicie, co się dzieje, coraz więcej mocnych ośrodków, coraz więcej przejść, transferów i tak dalej. I na pewno już nie będzie takich składów, to wam gwarantuję, bo już wiem o kilku przejściach. Całkiem inaczej będą te finały U15 za rok, ale wam życzę, żebyście się w nich znaleźli. Dziękuję. Sportowy okrzyk. Gramy dla Maćka. Dobra. Dom. Za! Dziękuję.